Z funduszy Ministerstwa Obrony Narodowej w Jedwabnem powstał mural w ramach konkursu Mur, ale historia Wojska Polskiego. To jest już trzeci mural, który powstał w naszym mieście. Upamiętnienie wielkiego hetmana koronnego Stanisława Żółkiewskiego, ale odnosi się konkretnie do jednej z największych bitew, która miała miejsce 4 lipca 1610 roku pod Kuszynem niedaleko Moskwy, gdzie to hetman Stanisław Żółkiewski, no, można powiedzieć z niewielką ilością żołnierzy, jakim było około 3000, w tym 2700 husarii, rozgromiło prawie 35-tysięczną armię Szwedów i Rosjan, przez co też od 1611 roku na tronie kremlowskim, można by powiedzieć, zasiadł książę, później król polski, Władysław IV Waza. Jest to oddanie hołdu husarii, a wybraliśmy właśnie tę bitwę, bo to była jedna z największych wiktorii polskiego oręża. Takich bitew było bardzo wiele. Były to bardzo niespokojne czasy, ale z jednej strony, zaczynając od króla Stefana Batorego poprzez Zygmunta III Wazę, był to największy rozkwit Rzeczypospolitej i pod względem ekonomicznym, gospodarczym, ale też i jako potęgi militarnej. Stworzone wtedy granice polskie, można powiedzieć, od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne. Był to złoty okres historii Rzeczypospolitej. Pomysł narodził się wspólnie z Urzędu Miejskiego w Jedwabnym, ale też i przy współpracy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Jedwabieńskiej. Wybraliśmy to wspólnie, razem, oczywiście też za zgodą mieszkańców bloku, na którym powstało to arcydzieło. Podtrzymywanie tradycji patriotycznych to najlepsze wychowanie młodzieży. Miasto Jedwabne, gmina Jedwabne słynie z patriotyzmu. Kocha ojczyznę, kocha swoje miasto i to jest taki wyraz, gdzie chce uszanować dokonania oręża polskiego, a husaria to wyśmienity oddział, rodzaj wojska konnego, które za sobą ma wspaniałą historię i w XVII-XVI wieku sławiła oręże polskiego. Polska w owym okresie była jednym z potężniejszych krajów europejskich, a szczególnie husaria, która pozwalała skutecznie zwyciężać. Mimo, że to się działo 400 lat temu, to zawsze miło wspominać, że Polska była dużym narodem. Każdy mieszkaniec Jedwabnego, turysta, mieszkaniec kraju może spojrzeć na ten mural artystycznie zrobiony, pięknie zrobiony, który honoruje zwycięstwo oręża polskiego. Mural w Jedwabnem to hołd dla hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego, który dowodził Wojskiem Polskim w bitwie pod Kłuszynem. Pamiętajmy, że szlachta wszystkich ziem brał udział w walkach w ramach pospolitego ruszenia, szczególnie połowa XVII wieku będzie tutaj bardzo mocnym tego przykładem, walka z potopem szwedzkim, gdzie zapiszą się praktycznie wszystkie ziemie, które nawet jeżeli początkowo, tak jak chociażby będzie to miało miejsce w Wielkopolsce, tak, kapitulacji pospolitego ruszenia pod ujściem, to jednak ostatecznie powróci ta szlachta na łono Rzeczpospolitej, z powrotem swoją wierność deklaruje polskiemu królowi, polskiemu władcy i będzie walczyć z wrogami Rzeczpospolitej. Mieszkańcy Jedwabnego ze wzruszeniem przyjęli kolejny już mural w swoim mieście. Jak ja, 6-miesięczne dziecko, zostałam wywieziona i ojciec zginął, nie wiem w jakich okolicznościach, bo wziął do wzięty, był do łagrów, a dziadkowie tam na Syberii zostali. Pani wie, co ja odczuwam każdego roku. Ich krew przez moje serce przepływa, a ja ich nie dosięgam ani wzrokiem, ani ręką. No i gdyby to nie było gdzieś zanotowane, no to nikt by nie wiedział o takiej historii, że ludzie, małe dzieci, taki głód i wie pani, ile tam ludzi sobie życie odebrało? A ja wywieziona byłam z majątku, z kurek, z 30 hektarów ziemi. 7 krów było, 7 koni było przed wojną, 80 pniów pszczół, 20 sztuk bydła. I proszę panią, wywieźli nas, wróciliśmy po 6 latach, nie było kamienia, żeby usiąść na tym placu. Rafał Roskowiński, absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, pionier i legenda polskiego muralu, był oczywiście obecny podczas oficjalnego odsłonięcia jego dzieła w Jedwabnym. No, ja jestem w ogóle fanem XVII wieku i dla mnie ta husaria,
Lisowczycy, całe te wojska XVII-wieczne są dla mnie wielką pasją. Rozczytany w trylogii od dziecka. Robię to z wielką przyjemnością i robienie koncerzy, szabel husarskich, tych wszystkich panter, wilków, lwów, koncerzy dla mnie z wielką przyjemnością i to jest wielka moja pasja i miałem tą przyjemność, że dzięki Ministerstwu Obrony Narodowej, panu ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi udało mi się też ten mural zrealizować tutaj właśnie w naszym Jedwabnym. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele wojska i duchowieństwa, ale przede wszystkim mieszkańcy Jedwabnego. Po oficjalnym przecięciu wstęgi i odsłonięciu muralu na szczycie bloku sąsiadującego z Urzędem Miasta i Gminy Jedwabne, burmistrz miasta zaprosił gości na występ młodzieży, która jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego miała okazję wystąpić z patriotycznym programem artystycznym. Marszałek Marek Olbryś złożył dzieciom życzenia, przekazał upominki i podziękował za zainteresowanie historią, zwłaszcza Polski, bo ta jest najważniejsza.